No, siemka. To jest na Nikonie teraz robione. Patrzcie, to jest teraz 1,30 sekundy czas nagrywania, 1,8 przysłona i jedna ISO 2500. Pata. Ja teraz nie mam żadnego, nie mam tutaj żadnej głowicy wideo czy coś, tylko tak na tej półkuli obracam. I powiedzcie, co to jest teraz? Cyberpunk czy Blade Runner? Patrzcie. Nope. This is Gdańsk. Dobra, teraz muszę użyć kompasa, zobaczyć, gdzie jest wschód. Powiem wam, że miałem wczoraj ze sobą dwie aplikacje. I tak, jedna pokazywała słońce dokładnie na północy, a druga w darmowej wersji słońca nie ma. Jest tylko Wenus, Mars i ktoś, coś tam jeszcze. Musiałbym zapłacić. No tu jeszcze raz włączyłem aparat. Zrobiło się jasno, mgła niestety jest nadal. Ale to jest 7:11. Ja teraz nie pamiętam, o której miał być wschód słońca. Chyba, no lipa będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A to jeszcze chciałem wam pokazać, że tu jest wszystko poryte przez dziki, nie? A to wam pokażę zaraz, jak jaka plakietka. Z dzikami się można dogadać, tak jak z psem. One też mrugają oczami. Jak mi mrugniesz oczami, to one mrugają z powrotem. Znaczy świnie. Dzikami nie próbowałem, ale zwykłe świnie tak robią. Kiedyś miałem wywieźć trawę z koszenia do takiego gościa, co świnie ma. No i tam wrzuciłem tą trawę i tak patrzę, te świnie przybiegły i wszystkie tak znieruchomiały i się na mnie patrzą. A tak sobie się na nie patrzę. Cały taki rząd chyba z 20 metrów przy płocie, tak, nie? Dzioby wystawiły. Ja wtedy im tak mrugnąłem oczami obydwoma, że jest wszystko okej, nie? I one wszystkie, cały rząd mi też odmrugnął oczami, nie? Tak, słuchajcie, od następnego już będzie na temat gadanie. Przygotuję sobie temat, przygotuję sobie jakieś punkty kluczowe, taki kręgosłup i do niego będę gadał wtedy ze głowy. Już nagadałem, już próbowałem. Problem jest taki, że ja strasznie zmieniam wątki. To może być jakieś zaburzenie w ogóle. Albo, jak to się nazywa? SKS, to może być też. To bardzo dużo tego SKS-u ostatnio. No, to znowu włączyłem kamerę. Słońce w ogóle nie wyszło. Patrzcie, tam jest wschód słońca. Bez słońca. Natomiast tutaj bardzo fajnie wygląda, bo taka mgła się unosi i w ogóle dymy z kominów, z dna. To tak ciężko widać, bo to wygląda właśnie jakby się nie ruszało, bo jest bezwiecznie. To jest w ogóle o wiele cieplej niż przedwczoraj. Przedwczoraj ja myślałem, że ja się tutaj, wiesz, po prostu takie kwestie. Pytanie, czy wykalibrować sobie gimbala w domu, czy później już na miejscu? To cię może kosztować życie. Nie, żartuję, ale naprawdę skraca czas przebywania, po prostu łapy tak mi mazły tu. A dzisiaj jest jakoś bezwiecznie i przyjemnie, chociaż taka sama temperatura, też coś koło 0, 1, 2, tego typu. A tak na marginesie, a propos temperatury, chciałem wam pewną ciekawostkę powiedzieć. Wiecie, że te wszystkie skrzynki meteorologiczne, co są na świecie porozrzucane, którymi oni niby mierzą tą całą temperaturę, one są pomalowane na biało, prawda? Że odbijają słońce. No ale w niektórych krajach nikt nie pielęgnuje tych skrzynek i po jakimś czasie ta farba zaczyna odpadać. I nikt ich nie maluje, jak mówię. I podobno różnice niedokładności sięgają 3 stopni, nie? Czyli wiecie, te całe pomiary
Dobra, to na razie tyle. Destination Rębiechowo. No i zobaczcie, tutaj właśnie przyszedłem i tam jest wschód słońca, słońca nie ma, totalna lipa. Przyniosłem dzisiaj, sprawdziłem, gdzie ma być wschód słońca, sprawdziłem na kompasach i właśnie za chwilę chcę wam pokazać, jakie tutaj są anomalie magnetyczne. Tutaj się nie da, znaczy nie, no albo ja jestem jakiś głupi, ale mi pokazuje po prostu, że północ jest, że wschód no jest praktycznie naprzeciwko. Właśnie widzicie, jak to fajnie wygląda, Gdańsk we mgle. Dzisiaj mi się udało to dorwać i chcę teraz robię film poklatkowy, ale zobaczcie, takie dymy tam lecą, się unoszą, a tam stoi aparat. Tam jest jeszcze GoPro u góry przymontowane. A ja chciałem nakręcić, żeby było widać, jak te dymy się z kominów unoszą w jakimś takim przyspieszonym tempie. To mogłoby fajnie wyglądać, zwłaszcza tam gdzieś na, o tak teraz na środku, widzicie, i tam wokół tego kościółka też. Dobra, to na razie tyle.